Cześć, jestem Klawia Tokanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Wyjaśnij, jakie znaczenie dla organizmów ma fakt, że białko pod wpływem soli metali lekkich ulega wysalaniu, a nie denaturacji. Co to w ogóle jest denaturacja? Jest to zmiana struktury białka, która prowadzi do utraty jego aktywności biologicznej. I teraz idąc za tym, wiemy, że sole metali lekkich biorą udział w metabolizmie, w tych procesach biologicznych, tak? I gdyby zachodził w nas nieodwracalny proces denaturacji, organizm stopniowo zaczynałby obumierać. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.